co jest najważniejsze w sklepie internetowym. Tak, masz rację. Najważniejsze jest, żeby klienci w nim kupowali. A co mają kupować? Oczywiście produkty, które w nim oferujesz. I te właśnie produkty musisz w przemyślany sposób zaprezentować na stronach swojego sklepu, aby wszystko w nim grało. Tak jak Zenek Martyniuk na Sylwestrze z dwójką. Niezależnie od tego, co sprzedajesz w swoim sklepie, każdy produkt musisz w jakiś sposób opisać. Bez tego twoi klienci nie będą wiedzieli, co im oferujesz i po prostu nie kupią. Dziś opowiem Ci właśnie o tym, jak stworzyć opis produktu, który z jednej strony będzie użyteczny dla klientów, a z drugiej pozwoli Ci zwiększyć sprzedaż. W sklepie internetowym nie masz fizycznego handlowca i to właśnie opis produktu przejmuje jego rolę i zadania. Czyli musi klienta poinformować, doradzić, pomóc wybrać, zbić obiekcje, przekonać, no i ostatecznie sprzedać produkt. Aby tak się stało, pamiętaj o 5 ważnych zasadach przy opisywaniu produktu. Po pierwsze, dopasuj opis do Twoich odbiorców. Zastanów się nad tym, jakie oni mają potrzeby, z jakimi problemami się borykają, jakie mają obawy, co ich motywuje, jakie mają aspiracje i marzenia. Odpowiedz sobie na te pytania, zanotuj je, a następnie stwórz opis produktu, w którym pokażesz, jak Twój produkt zaspokaja te potrzeby, rozwiązuje te problemy, rozwiewa te obawy itd., itd. Po drugie, używaj języka korzyści i języka straty. Co to znaczy? W opisie przenieś uwagę z produktu na klienta i jego życie. Nie skupiaj się na fizycznych cechach produktu, natomiast na praktycznym zastosowaniu ich w życiu klienta. Jak to zrobić? Poszczególne cechy łącz z korzyściami, jakie z nich płyną. Weźmy za przykład lnianą koszulę. To, że jest z lnu, to jej cecha fizyczna. Natomiast korzyść, jaką daje, to przyjemny chód w gorące letnie dni. Jako uzupełnienie języka korzyści możesz wykorzystać język straty. Tutaj chodzi o wywołanie u odbiorcy pewnego poczucia ograniczenia. Jeśli z Twojej oferty nie skorzysta teraz, to w jakiś sposób straci. Najczęściej stosowane ograniczenia to te, które dotyczą czasu i ilości. Na przykład sformułowania tylko do końca miesiąca, ostatnie sztuki czy do wyczerpania zapasów. Po trzecie, pisz konkretnie i zrozumiale. Podawaj konkretne informacje, które pomogą podjąć decyzję Twojemu klientowi. Na przykład, te buty są świetnym wyborem dla rozpoczynających przygodę z bieganiem. Przy większych partiach informacji podawaj je w formie wypunktowanych list. Używaj krótkich zdań w stronie czynnej i używaj też prostego języka. Unikaj branżowego żargonu, chyba że sprzedajesz w modelu B2B. Tutaj używanie fachowych określeń może pokazać, że znasz się na rzeczy, ale nie przesadzaj z ich ilością. Po czwarte, nie kopiuj, pisz własne opisy. Pamiętaj, że publikowanie skopiowanych opisów bez zgody autora i podania źródła jest po prostu łamaniem praw autorskich. Powielanych treści nie lubi też Google i nie pokaże Cię wysoko w wyszukiwarce. Z kolei tworząc własne treści, masz szansę na stworzenie niepowtarzalnego stylu oraz własnego wizerunku. Własne treści pomagają też nawiązać długotrwałe relacje z Twoimi klientami. Po piąte, pisz z myślą o SEO. Oryginalny opis zoptymalizowany pod wyszukiwarkę zwiększa widoczność Twojej strony i przybliża Twój sklep do wysokich pozycji w Google. A to z kolei daje szansę na bezpłatny, wartościowy ruch organiczny, czyli ten z naturalnych wyników wyszukiwania. To tyle z teorii. Teraz zobaczmy, jak wygląda dobry opis produktu w praktyce. To przykład strony internetowej sklepu projektantki Moniki Kamińskiej. W opisie zaprezentowanej sukienki doskonale widać, jak stosować język korzyści w praktyce. Widzisz zastosowany schemat cecha korzyść. Cecha dostosowany krój. Korzyść podkreśla sylwetkę. Kolejna cecha głęboki dekolt. Kolejna korzyść sprawia, że jest kusząca. Idźmy dalej. Cecha dość krótka. Korzyść doskonale eksponuje nogi. Rozumiesz już, na czym polega język korzyści? Nie jest to trudne, prawda? To teraz weź na warsztat jeden z produktów w Twoim sklepie i stwórz opis, gdzie wykorzystasz język korzyści oraz pozostałe zasady, które pokazałem Ci w tym filmie. Daj znać, jak Ci poszło.